Moim zdaniem chyba fajnie się stało, że wiesz, że zagrałaś sobie w teatrze, było dostojnie, wszyscy mogli sobie usiąść, popatrzeć, posłuchać, co o tym sądzisz? No, słuchaj, ja się mimo wszystko urodziłam pod szczęśliwą gwiazdą, też jestem wielką optymistką, więc zawsze staram się widzieć same plusy. Więc no temat, wiesz, nieunikniony. Powiedz mi, czy spodziewałaś się tego po piasku, że zrobi tobie to, co tobie zrobił? No wiesz, bliski Bogu, bliźniemu, a odwalił taką akcję. No nie, no oczywiście, że się nie spodziewałam. Wydaje mi się, że tak jak mówisz, bliskość... No był taki wywiad, to... go komentowałaś, że wiesz, jest blisko Boga i w ogóle jakaś tam akcja. Tak, wtedy on jakby chyba się, nie pamiętam jak to było, bo to już było dawno temu, jestem zszokowana, że do tej pory jest obrażony, ale rzeczywiście wsparłam środowisko LGBT w tym jakimś tam poróżnieniu między nim a nimi, znaczy między nim a tym środowiskiem i teraz w sumie zrobiłam to samo, jakby nie żałuję, że straciłam ten koncert, bo postąpiłam zgodnie ze swoim sumieniem. Natomiast jeżeli Piasek czuje, że to jest zgodne z jego sumieniem, to zachowanie, no to chyba inaczej troszeczkę postrzegamy pojęcie bliskości do Boga. Natomiast ja mu życzę oczywiście przeciwieństwie do niego naprawdę udanego koncertu. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwy, że super mu wyjdzie ten koncert na Torwarze. I... A czy gdybyś miała problem, żeby zagrać przed nim, a on po tobie? Czułabyś się jak support, czy nie? No nie, no bo mamy dwie różne publiczności, więc to nie jest jakby ani przed, ani po. No, każdy gra dla swojej publiczności. Ja się nie interesuję nim tak bardzo, szczerze mówiąc. I tak jak szczerze to powiem, tak blisko to się widzieliśmy ostatni raz, jak zdobywaliśmy słowika publiczności 15 lat temu.